Hello, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Wiem, że Kwadratowej Masakry bardzo długo nie było na kanale. Wiem, że się za tą serią stęskniliście, ale już powraca w wielkim stylu. Moi drodzy, przed chwilą co skończyłem nagrywać odcinek z Yoshim, gdzie prankowaliśmy Mandzia. A jeżeli jesteście ciekawi, jaki prank zrobiliśmy Mandziowi, wbijcie oczywiście na kanał Yoshiego, Yoshi Minecraft, do którego link znajdziecie w opisie i obejrzyjcie ten odcinek, moi kochani. Na samym końcu, kiedy skończyliśmy prankować Mandzia, wziąłem, zabiłem Yoshiego z miecza. Jego własnym mieczem. Tak. Zobaczcie, jak to wyglądało. To było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Co, Farrell, chciałbyś powiedzieć? Tak, że było mi miło, dziękuję, ale oddaj swojej teny, a ja uciekam. Elo! Ej, co ty robisz? Elo, byku! W tym momencie. Stary, 20 leveli straciłem teraz. Ej, to mój pierwszy prank i mi się wydaje, że jest udany. Tak jest, moi kochani, Yoshi niestety stracił swój najcenniejszy przedmiot, czyli diamentowy kilot, wydajność 5, niezniszczalność 3. No a zabiłem go jego własnym żelaznym mieczem, który mi pożyczył, po to, żebym miał bezpieczną drogę do domu i żebym mógł pokonać wszystkie creepery, ponieważ od Yoshiego bardzo daleko mieszkam. I moi drodzy, wiem, że Yoshi się zemści, bo Yoshi gra długo już w Kwadratową Masakrę i powiem wam, że nie wiem, co ma zrobić. Moja chatka jest bardzo ładna, z pewnością to będzie jego target i mi ją rozwali. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. I się właśnie zastanawiam, czy w dzisiejszym odcinku może ją całą zaobsydianować, żeby po prostu, nie wiem, nie wysadził mi jej w powietrze, nie zalał lawą. Nie mam pojęcia. Sprawdźmy w ogóle w skrzynkach, co ja mam najcenniejszego i co warto by było stąd zabrać i przesiedlić się gdzieś indziej. Mamy w sumie dwa diamenty, które na pewno muszę ze sobą wziąć. Do tego mamy coś jeszcze wartościowego tutaj. TNT, proch, takie rzeczy się przydadzą. Książki, smycz, nożyce. W sumie te sproszkowane redstone'y bardzo łatwo je znaleźć, ale jakieś dwa staki możemy ze sobą wziąć. I trzeba będzie za chwileczkę rozwalić jakąś skrzynkę. Kurczę, tutaj mam cały enchanting table razem z biblioteczkami. Ojeju, jak ja to teraz przeniosę? Boję się, że to będzie jego głównym celem, ponieważ jest to najcenniejsza w sumie na chwilę obecną rzecz na moim serwerze. Sprawdźmy jeszcze, co mam tutaj w tych skrzynkach. O matko kochano, jak tu jest cała skrzynka jedzenia. Może jakoś mi się uda Yoshiego przekupić tym jedzeniem. W sumie on też ma jedzenie w swoim domu, masę jedzenia. I teraz jest mega dylemat, co ja mam tutaj zrobić, żeby on mnie nie sprankował za mocno i nie pozabierał mi tego wszystkiego. Okej, te jego rzeczy trzeba dziś schować w jakieś dobre miejsce. Może odłóżmy sobie te diamentowe kilofy i ten mieczyk tutaj. Oraz diamenciki sobie tutaj odłóżmy. Wiem, że moje najcenniejsze rzeczy muszę gdzieś schować, tylko nie mam pojęcia gdzie. Więc tych biblioteczek nie chcę niszczyć, ponieważ wiem, że jak bibliotekę zniszczę, no to ona się rozpada na części. Zróbmy może to w ten sposób, że ją sobie całą zabudujemy. Gdyby, wiecie, Yoshi chciał, nie wiem, na przykład ją wysadzić w powietrze, bo coś mi się wydaje, że on jest do tego zdolny, albo będzie chciał to wszystko podpalić. Więc ja sobie to ładnie tutaj zabuduję, żeby mi tutaj nic nie zginęło. Najcenniejsze rzeczy za chwileczkę gdzieś schowamy, tylko musimy się dobrze zastanowić, gdzie możemy je schować. Dobra, teraz zabudujemy sobie ładnie tutaj górę, ciach, ciach, ciach. Zabierzmy tą pochodnię, okej. W sumie może Yoshi jak tu przyjdzie, bo on tutaj jeszcze u mnie nie był, nie będzie wiedział nawet, że tutaj jest coś ukrytego. To zróbmy to w ten sposób. A wiem, co zrobimy, patrzcie. Weźmy właśnie kilof mój. Albo nie, weźmy Yoshiego kilof. Poużywajmy jego kilof. Tak jest, on jest przecież przecudowny. O kurczę, jak on szybko kopie. I tutaj w środku sobie zróbmy jakąś skrzynkę sekretną, gdzie będą wszystkie moje w sumie nie aż tak ważne, ale ważne rzeczy. Okej, mamy dwie skrzyneczki. W sumie tyle na razie nam starczy, mi się wydaje. Cyk i cyk, dobra. I chyba do tej skrzynki, mi się wydaje, moi kochani, że napchamy sobie jedzenia i na przykład lazurytów, bloki magmy, książki. Nie no, książki chyba są za drogocenne. Ja sobie ze sobą je wezmę i schowam totalnie gdzieś indziej niż w pobliżu mojego domu. Proch jest w sumie też ważny, on by się przydał. On nie może go znaleźć, bo on go znajdzie, ten proch, no to będzie przekichane. Całą rozwalimy, podniesiemy ile się da tego jedzenia. Okej, mamy wszystko zebrane. Tak, i napchamy tutaj jedzenia po prostu do mojej tej całej świątyni. Okej, mamy jeszcze trochę miejsca, więc możemy rozwalić kolejną skrzynkę. On jak tu wpadnie, będzie czegoś szukał. A my tutaj taką zrobimy, wiecie, ścianę, gdzie prawdopodobnie, no chyba się nie skapnie, że tam coś jest schowane. Okej. Tu możemy to ze sobą wziąć. To będą moje ważniejsze rzeczy, bardziej drogocenne. O, ta wędka, dostałem ją od Nexe. W odkupieniu win za to, że mnie zabił, dostałem ją od Nexe.
kill-off oczywiście będę miał cały czas przy sobie, bo on mi dał 24 godziny na to, żebym zwrócił mu ten kill-off, a ja oczywiście mu tego kill-offa nie oddam, bo on jest za fajny, no. Wiem, że Yoshi ma dużo diamentów, stać go, a kumplowi nie da troszeczkę diamencików? No szanujmy się, widzowie. Okej, tutaj mamy prawie już ładnie zabudowane, pach, pach, pach. Dobra, ciach, ciach, ciach. I tutaj jest już ładnie zabudowane. No nie wiem, jak on tu wejdzie. Ja bym się nie skapnął, że coś tutaj będzie za tą ścianą zabudowane. Po prostu bym pomyślał, że no wyrównałem sobie ładnie i tyle. Jak ja wiem, widzowie, wiecie gdzie pójdę? To jest 200 IQ. Ja te wszystkie moje drogocenne rzeczy, których tak naprawdę mam mało. Nie mam nie wiadomo jak dużo, ale schowam je u Yoshiego w chacie. To będzie przez 200 IQ. On tutaj przyjdzie, jak ja się z pewnością wyloguję. Sprawdźmy, czy jest Yoshi. Nie ma Yoshiego, jest SKKF, jest Mandzio i Bremu, dobra. Czyli możemy śmiało do Yoshiego na chatę się udać. Okej, okay. Weźmy sobie tą dębową łódkę. Tak by the way, ja wszystkie łódki kradnę, gdzieś stoją rozstawiane na mapie, a ja zawsze je zabieram. Dobra, i płyniemy teraz, moi kochani, do Yoshiego. Wiem, że do Yoshiego się płynęło. Czekajcie, skupmy się teraz, jak to się płynęło. Tu jest MMA Skra, czyli arena MMA na kwadratowej masakrze. Tutaj jest budynek cały z lawy. Już nie pamiętam, czy to był budynek. Trzeba by było sprawdzić na mapce. A do Yoshiego, o ile się nie mylę, płynęło się wprost teraz. Dawno nie byłem na kwadratowej masakrze i nie pamiętam właśnie, gdzie, kto i co buduje na chwilę obecną. A do Yoshiego, o ile dobrze pamiętam, płynęło się tędy. Tak, mamy tutaj ten domek taki charakterystyczny. I za tym domkiem prawdopodobnie jest Yoshiego chata. Dobra, wyskoczmy sobie, zobaczmy. A ja widzę już Yoshiego dom. Na szczęście jest noc, więc będę mógł się po cichutku zakraść i te wszystkie rzeczy schować u niego. Wiecie, to jest 200 IQ. On będzie szukał swoich rzeczy u mnie, a tak naprawdę będzie miał wszystko pod nosem. On się tego nie będzie kompletnie spodziewał. Domek i podziemia Yoshiego byku. Czuj się jak u siebie, ale nie za bardzo. Spoko, nie będę się czuł za bardzo. Dobra, gdzie tylko mu schować? O ile dobrze pamiętam, ja ostatnio tutaj Yoshiemu po skrzynkach troszeczkę buszowałem. On gdzieś tutaj ma takie skrzynki, których kompletnie nie używa. On wszystko trzyma na dole, ale u góry widziałem gdzieś jakieś skrzynki. O, jest, są, patrzcie, są skrzyneczki. 11 skrzynek i te wszystkie skrzynki. O, tutaj ma jakieś sadzonki. Tutaj ma bloki magmy, tu drzewo. Dobra, wsadźmy to do jakiejś skrzynki, której on się kompletnie nie spodziewa, że tam będzie. Albo do tej malutkiej, tak, tu do tej malutkiej odłożymy sobie. Tak, o, jego kill-off, czyli ten diamentowy kill-off i ten miecz. Dodatkowo położymy sobie tutaj wszystkie moje drogocenne rzeczy. Moje, mam tylko dwa diaksy na tej kwadratowej masakrze. To jest jakiś dramat. Ja oczywiście jak wrócę do chaty, jeszcze wezmę sobie wszystkie swoje drogocenne rzeczy do plecaka i się wyloguję. Kaktusa też odłożę, bo mi się przyda na przyszłość. No i mamy jedzenie. Jedzenie oczywiście mi nie będzie wadziło. Drzewo też się przyda, żeby przetrwać. Za właśnie, weźmy sobie jeszcze buty, a może skraftujemy sobie coś. W ogóle czekaj, cicho, po cichaczu. Sprawdźmy, czy ten Yoshi ma coś w piecach, jakiś iron. Bo jak on będzie mnie bił, a z pewnością będzie mi bił, bo będzie chciał się zemścić, no to, wiecie, przydałoby się mieć jakąś zbroję. Ja tutaj, jak widzicie, zbroję mam bardzo słabe. Na pierśnik, żelazne nogawice, ojeju, strasznie to wszystko kuleje. Czekajcie, jak się zrobiło spodnie. Tak, okej, mamy spodnie. No i to chyba byłoby na tyle z tego wszystkiego. Dobra, nogawice sobie zmienimy, mamy złote buty. U mnie zostały jeszcze sztabki złota. Dobra, te rzeczy mamy tutaj skitrane. O nie! Yoshi! Yoshi zalogował się do gry! Ja dziękuję! O, ale zadyma będzie! Przecież jak on mnie zobaczy! A on wie, że jestem online. O nie, 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 nie. On nie może tego zobaczyć. On nie może zobaczyć, że jestem tutaj u niego w chatce i że schowałem te wszystkie rzeczy. On z pewnością za chwileczkę będzie się udawał do mnie i będzie chciał mnie sprankować. Dobra, czy jest jakaś gdzieś tutaj łódka koło Yoshiego? Nie ma. Czy on jeszcze jest na serwie? Jest! Yoshi Hitoma, Yoshi jest na serwerze. Dobra, palimy wrotkę. Ojojoj. Ojojoj. Jeżeli mój domek będzie cały, to uważam misję zakończoną sukcesem. Więc teraz przepłyjmy się szybko do mnie. No i zobaczmy, czy coś się przypadkiem nie wydarzyło. Farel, oddasz mi mój kill-off XD? Trzeba mu coś odpisać. Nie ma mnie. Nie ma mnie? Mam nadzieję, że Yoshi nie będzie sobie na mnie. Dobra, mordeczki, płyniemy na haciendę. Oddasz mi mój kill-off. Masz jeszcze 22h na zwrot w takim razie. Ups! Powiem wam, że powiało grozą, nie ukrywam.
Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie z moim dobytkiem. Lecimy szybko. O, mi się wydaje, że on mnie bejtuje. Inaczej będzie kilof albo psikus. Ojoj. Ojoj. O kurczę, widzowie, zapowiada się niezły odcinek, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z Fortnite Masakry i reakcję moją na prank Yoshiego, który prawdopodobnie się zrealizuje za 22 godziny, zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek w górę, no i wjeżdża kolejny odcinek z Fortnite Masakry. Więc tak, moi drodzy, biblioteczka zabudowana. Najważniejsze rzeczy biorę właśnie do plecaka ze sobą. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej. A my widzimy się już za 22 godziny. No jestem mega ciekawy, co Yoshi mi przygotuje.